pani, emocje były takie, że ja myślałam, że serce wyskoczy mi z piersi. Jeden z jurorów powiedział, że było z***cie. My też mieliśmy straszne emocje, dlatego że to jest półfinał, więc cała nasza praca, emocje, stres. Ja jestem, słuchajcie, wyczerpana. Tak naprawdę, ja już nie wiem, co się dzieje, ale bardzo się cieszę, że nasze tańce się udały, że dobrze zatańczyliśmy, że rzeczywiście były te emocje. Przepraszam za jakąś nieskładność, ale naprawdę to są takie emocje, kochani. Tak naprawdę, ja szczerze mówiąc przyznam się teraz tutaj przed kamerą, że byłem pewny, że się pożegnam się z tym programem. Nawet sobie przygotowałem formułkę, którą mam z podziękowaniami. Nie wiem, jakieś takie czułem, miałem jakieś przesądy, czułem, nie wiem, nie mogłem spać w ogóle dzisiaj. Po prostu denerwowałem się, jakoś tak przeżywałem to, jakoś po prostu i znajomi do mnie dzwonili, słuchaj, tak mi się źle śniłeś dzisiaj, których serdecznie pozdrawiam. I po prostu byłem taki jakiś, nie to, że zestresowany, tylko po prostu pewny tego, że już się pożegnam z tym programem. I dla mnie to było na pewno gdzieś w jakiś sposób w środku smutne. I to, że usłyszeliśmy, że Joanna i Rafał są w finale, to po prostu... No, ja jakby się zatrzymał mi na chwilę czas, tak się poczułem. Ty też miałaś jakieś koszmary senne? Nie, ja byłam bardzo rozemocjonowana w nocy, też mi się rzeczywiście śniła muzyka, ale wyspałam się, przyszłam z dobrą energią. Ja przede wszystkim kocham te tańce, które tańczę i te tańce szczególnie do muzyki filmowej gdzieś tam leżą we mnie. Ja rzeczywiście mogłam wrócić na ten plan filmowy i poczuć się jak ta gwiazda filmowa, więc ja bardzo się cieszę, że te tańce tańczyłam i dobrze się w nich czułam i starałam się nimi bawić i mam wrażenie, że to nam pomogło. Na pewno pomogło, ale no nie ukrywajmy tutaj, teraz możemy powiedzieć zza kulis, że po prostu próby nam po prostu nie szły. Dzisiaj nawet generalna coś jakaś była wtopa, tutaj tamburynowy padło, tu gdzieś tam Asia nie weszła w jakiś krok. No były takie małe potknięcia, ale tak naprawdę no już dzisiaj po 10 odcinkach mogę stwierdzić, że Asia na live po prostu dostaje skrzydeł i po prostu inaczej tańczy niż na próbach. Ale ja zawsze, bo takie przesądy są w teatrze, że jak próba pójdzie źle, to występ będzie dobry, więc ja wolę, żeby ta próba była zła jednak. Trzymajmy się. Odpoczniecie troszkę w weekend? Nie. No właśnie, to jest najgorsze, że nie, bo z jednej strony jest jutro piękny dzień, bo jutro jest dzień spełnienia marzeń światowy i jutro jest świetna akcja charytatywna, w której będę mógł brać udział w fundacji Mam Marzenie. Będę dzieciakom pomagał, więc zapraszam serdecznie Państwa, będę z dzieciakami. No i oczywiście później wieczorem spotkamy się na sali treningowej. Tak, a ja w dzień też mam już plany zawodowe na to, co jest po Tańcu z Gwiazdami, w związku z tym muszę się już też przygotowywać, więc na pewno ten tydzień będziesz też ciężki pod tym kątem, że też we mnie są bardzo duże emocje zawsze, więc ja będę musiała się pożegnać z tym, co tutaj jest i dla mnie to jest bardzo trudne.